Proszę Państwa, i teraz już możemy zaczynać. Po prostu jest Państwa tylu, że przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego to trochę trwało, bo musieliśmy logistycznie się przygotować, ale już teraz postaramy się zrobić wszystko bez zarzutu, a powiem Państwu, że moja koleżanka jest perfekcjonistką, więc na pewno będzie wszystko idealnie. No, najważniejsze, że Państwo są. Kalisz odpowiedział na zaproszenie. Śpiewamy już tu z naszym koncertem Pieśni Polskie Zaśpiewajmy Razem po raz trzeci, tutaj na zaproszenie księdza proboszcza Jacka Piekielnego. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w uroczysty sposób chcemy uczcić 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiejszego popołudnia Pieśni Polskie Zaśpiewajmy Razem. A spotykamy się w prastarym Kaliszu, w mieście, którego droga do niepodległości była dość nietypowa, ponieważ przez większość okresu zaborów Kalisz znajdował się pod panowaniem rosyjskim. Jednak przed 105 laty, kiedy doszło do wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, to oswobodzano Kalisz nie z rąk Rosjan, tylko z rąk Niemców, którzy zresztą wcześniej bestialsko to miasto zniszczyli. Niemniej dokładnie przed 105 laty zakończyła się 125-letnia walka Kalisza o powrót do granic odrodzonej Rzeczypospolitej. Dlatego jest nam niezmiernie miło gościć tutaj w Kaliszu. Wielu naszych wykonawców właśnie stąd pochodzi, dlatego jest nam bardzo miło być po prostu u siebie w domu. Cieszymy się, że idea koncertu została życzliwie przyjęta przez gospodarza tego miejsca i w imieniu organizatorów Fundacji Clarino chciałabym serdecznie powitać księdza proboszcza Jacka Piekielnego. I witamy wszystkich przybyłych na dzisiejszy koncert, czyli Państwa. Proszę sobie dać gromkie brawa. Koncert rozpoczynamy recitalem wspaniałych artystów, śpiewaków. Wystąpią Małgorzata Piotrowska, sopran, i Dariusz Pietrzykowski, tenor. Zaśpiewają pieśni najwybitniejszych polskich kompozytorów epoki XIX i XX wieku przy dźwiękach fortepianu. A po recitalu, który będzie trwał około 30 minut, przejdziemy do drugiej części koncertu, w której przed prezbiterium pojawi się 100-osobowy chór oraz zespół instrumentalny, z którymi wspólnie zaśpiewamy pieśni patriotyczne. A tam na ekranie będą Państwo mieli za chwilę okazję zobaczyć prezentację ukazującą fotografie, obrazy i inne grafiki związane z walką o niepodległość i granice Polski w latach 1914-1921. A teraz najwyższa pora przedstawić artystów, którzy wystąpią przed Państwem. Pierwszym z nich jest Małgorzata Piotrowska. To wszechstronna sopranistka młodego pokolenia, która specjalizuje się w wykonywaniu arii operowych, operetkowych oraz pieśni. Wystąpiła w kilku operach, na koncertach z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej,
na koncertach Filharmonii Kaliskiej oraz podczas festiwali muzycznych. To także dyrygentka, animatorka życia kulturalnego, organizatorka letnich Akademii Instrumentów Dętych i co najważniejsze ze względu na dzisiejsze nasze spotkanie, to jest pomysłodawczyni projektu Pieśni Polskie. Bez niej nie byłoby tego koncertu, więc brawa! Wystąpi również Dariusz Pietrzykowski. To artysta występujący na deskach najważniejszych teatrów operowych w Polsce, od Gdańska po Kraków. Swoimi występami zachwyca publiczność w całej Europie. Jego 30-letnia działalność artystyczna jako solisty wyspecjalizowała go w repertuarze operowym, operetkowym, a także kameralnym. Dlatego pieśni polskie w jego wykonaniu staną się muzycznymi perełkami. W wykonaniu duetu naszych artystów usłyszymy pieśń autorstwa Stanisława Niewiadomskiego pod tytułem Maki. Słowa do tego utworu ułożył Kornel Makuszyński. Małgorzata Piotrowska i Dariusz Pietrzykowski wystąpią przy akompaniamencie Roberta Adamczaka, wybitnego pianisty, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i cenionego pedagoga. Powitajmy ich raz jeszcze oklaskami. Skryj się za ściany, skryj się, skryj, skryj się, skryj. Ja myślałam, że to maki, że ogniste lecą ptaki, a to łany, 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 a to łany. Oficjera, oficjera, strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż. Jeśli mu się wydam miła, to nie będę się broniła. Zostaniesz wdową, zostaniesz wdową, strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż. Łez Japonii mnie uronie, jego serce mem zasłonie. Bóg go zachowa, zachowa, zachowa. Bóg go zachowa. Zachowa, zachowa.
poezji Mariana Gawalewicza. Smutno. Pruszy śnieżek i pruszy płatkami. Smutno młodym jest w duszy, gdy sami, a jeszcze smutniej, gdy trzeba iść drogą i nie widzieć prócz nieba nikogo. A najsmutniej, gdy droga daleka i nikt w końcu, prócz Boga, nie czeka. Dźwiękami muzyki Zygmunta Noskowskiego słowa wiersza wyśpiewa Małgorzata Piotrowska. Przy fortepianie towarzyszyć jej będzie Robert Adamczak. Przedwcześnie zmarły w wyniku przysypania lawiną w Tatrach, liczący zaledwie 32 lata kompozytor Mieczysław Karłowicz, przedstawiciel nurtu późnego romantyzmu, pozostawił po sobie 22 pieśni, z których za chwilę usłyszymy dwie. Dariusz Pietrzykowski wykona utwór Pamiętam ciche jasne dnie, natomiast Małgorzata Piotrowska pieśń pod tytułem Zasmuconej. Akompaniować będzie im Robert Adamczak. Powitajmy ponownie naszych artystów brawami. Thank you.
wierzchówkę na pierś białą, za w oczętach drży. Co się tobie, dziewczy, stało? Skąd te duże łzy? Może w chwilach uprzytomnień znikłych serca mor? Czujesz rozkosz dawnych wspomnień, dawnych marzeń czas? Ciebie róże smucą, że uwiędły już. Wróci wiosna, kwiaty wrócą, wróci chwila róż. W kolejnej prezentacji muzycznej usłyszymy pieśń dudarza Ignacego Jana Paderewskiego do słów Adama Mickiewicza. W programie dzisiejszego koncertu nie mogło zabraknąć choć jednej kompozycji Paderewskiego. To Ignacy Paderewski jako działacz niepodległościowy, dyplomata, a jednocześnie sławny pianista i kompozytor udowodnił, że droga do niepodległości Polski wiedzie przez kulturę muzyczną. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie kultura narodowa. Przed Państwem Dariusz Pietrzykowski w pieśni dudarza Ignacego Jana Paderewskiego. Niemnem jak niemnem.
Któż z nas nie słyszał, atakuje mi mikrofon, któż z nas nie słyszał o Stanisławie Moniuszce? Ten wybitny kompozytor, nazywany ojcem polskiej opery narodowej, kojarzony jest głównie z operami, jak Straszny Dwór czy Halka. Ale my dzisiaj tutaj nie zaprezentujemy Państwu żadnej opery, bo za dużo czasu by to zajęło. Usłyszą Państwo trzy pieśni skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, Dalibóg, pieśń rycerską oraz powszechnie znaną Prząśniczkę. Małgorzacie Piotrowskiej i Dariuszowi Pietrzykowskiemu, a akompaniować będzie na fortepianie Robert Adamczak. Oklaski. Czy w radzie, czy w zwadzie, czy w smarnej gromadzie, w modlitwie, czy w bitwie, czy harcem w gonitwie. Rycerskie rzemiosło przed wszystkie wiedzie, bo pierwszy ten wierszy, kto w boju nadszedzie. Z potrzeby w potrzebę i z cału w cał, ze czańca na taniec i z wału na wał. Tarockość jedyna rycerska przyczyna, rycerski to tan. Tarockość jedyna rycerska przyczyna, rycerski to tan, co rycerz to baranek, gdy wianek uplata dla branek. Wesoły przy uczcie piosenkom życzliwy, to człowiek szczęśliwy, to rycerz prawdziwy. Z potrzeby w potrzebę i z cwału w cwał, ze szańca na czaniec i z wału na wał. Tarockość
przyczyna, rycerski to tan, to rozkosz, to rozkosz jedyna, rycerska przyczyna, rycerski to tan, to rycerz to pan. Podczas dzisiejszego koncertu w repertuarze pieśniowym słuchamy kompozycji najwybitniejszych polskich twórców XIX i XX stulecia. Kompozytorem trochę zapomnianym jest Zygmunt Noskowski. Warto choć w jednym zdaniu przypomnieć jego działania na rzecz odbudowy kultury muzycznej w Warszawie. Noskowski działał w wyjątkowo trudnych dla kultury warunkach zaboru rosyjskiego w czasie represji i cenzury. Niestrudzenie jednak organizował cotygodniowe koncerty, często o podtekście patriotycznym. Kształcił kolejne pokolenie muzyków, prowadził chóry i orkiestry. W wykonaniu Dariusza Pietrzykowskiego zabrzmi jego pieśń Skowroneczek śpiewa. Następnie nasi artyści śpiewacy powrócą w duecie, by wykonać pieśń Ignacego Jana Paderewskiego pod tytułem Hej, Orle Biały. Będzie to ostatnia z pieśni w części recitalowej koncertu. Zapraszam do wysłuchania obu kompozycji. Czacie oddać obiecała.
poszła do skrzyneczki przebierać chusteczki, złotem szyte rozmaite miadne niteczki, złotem szyte rozmaite w błękitne niteczki. Miła chustka dana, złotem wyszywana, ale milcze twoje serce, dziewczyno kochana, milcze dla mnie twoje serce, dziewczyno kochana. Małgorzata Piotrowska, Dariusz Pietrzykowski i Robert Adamczak. Wielkie, wielkie brawa. To nasi kaliscy artyści. Drodzy Państwo, teraz na scenie nastąpi roszada, gdyż przechodzimy do drugiej części koncertu. To dobry moment, byście sięgnęli Państwo po foldery, które znajdują się na ławkach. Zawarta jest w nich opowieść historyczna autorstwa doktora Macieja Kowalczyka, z którym ramię w ramię dziś prowadzimy koncert. Macieju, czego się dowiemy z tych folderów? Ale widzę, że coś za mało ich jest. Chyba już nie starczyło dla wszystkich mało. To trzeba tak okiem spojrzeć, dobra. Mhm. Jest taka zasada, że dobrego zawsze jest mało w sumie. Niestety. W każdym razie, opowieść historyczna, tak, Macieju. W tym folderze, który jest już teraz produktem reglamentowanym, jak widzę. Jak za starych, dobrych czasów. Jak za starych właśnie, nie wiem czy dobrych, ale starych czasów.
zamieściłem opowieść o drodze do odzyskania niepodległości z perspektywy trzech miejscowości: Trzebnicy, Pleszewa oraz Kalisza, ponieważ dzisiejszy koncert jest trzecim z cyklu. Wczoraj byliśmy w Trzebnicy, dzisiaj po południu w Pleszewie, a teraz u Państwa wieczorem. Opisuję tam, jak wyglądały listopadowe dni w Kaliszu przed 105 laty, w 1918 roku, kiedy Kalisz powracał do niepodległej, odradzającej się wówczas Polski. Jak już wspominałem na wstępie, Kalisz miał dwóch zaborców i paradoksalnie najdłużej nad Kaliszem panowali Rosjanie, ale Kaliszanie musieli wyrzucić Niemców, ponieważ po wybuchu I wojny światowej Rosjanie opuścili Kalisz, natomiast przyszli tutaj nieproszeni goście zza Prosny i do tego tak się tutaj rozbisurmanili, że zniszczyli miasto, w gruzach legła większość zabytkowego Śródmieścia oraz przedmieście wrocławskie. Wiedzą Państwo, że Kalisz przed wybuchem wojny w 1914 roku liczył 70 tysięcy mieszkańców, natomiast pod koniec 14 roku zaledwie 5 tysięcy, czyli ubytek był ogromny. Miasto było pozbawione większości budynków w centrum, brakowało żywności, szerzył się głód i żebractwo, no ale w listopadzie 18 roku Niemcy przegrały wojnę, rozpoczęła się faza rewolucji w poszczególnych rejonach Rzeszy i Kaliszanie wzięli sprawy w swoje ręce. 10 listopada 18 roku ukonstytuował się sztab wojskowy ziemi kaliskiej pod dowództwem porucznika Juliusza Ulrycha i on po prostu poszedł do gubernatora Kalisza i powiedział, że Niemcy mają się wynosić. I był tak przekonujący, że już 13 listopada 18 roku w godzinach popołudniowych cały 890-osobowy garnizon niemiecki opuścił bez walk Kalisz. Także miasto wróciło do Polski bez przelewu krwi. Dopełnieniem tej drogi do wolności było zajęcie przez polskie oddziały koszar w Szczypiornie, ale to nastąpiło dopiero 2 grudnia, bo tam negocjacje trwały odrobinę dłużej, ale zakończyły się także w sposób pokojowy i nie doszło do żadnych walk. A resztę doczytają Państwo w folderze, przynajmniej ci, którzy go mają. Tak, kto pierwszy, ten lepszy. Więc w folderze można więcej poczytać i także z folderu pośpiewać, dlatego że znajduje się tam też śpiewnik pieśni patriotycznych od strony 12. To właśnie przed nami druga część koncertu, czyli śpiewanie pieśni patriotycznych. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tutaj licznie, ale widzą Państwo, że liczny jest także chór, a w zasadzie jest to zespół chórów, bo widzą Państwo przed sobą trzy chóry, zaraz się przedstawią, to znaczy pokażą, kto jest z którego chóru. Ja tylko wymienię, że jest tutaj chór Bazyliki Kaliskiej. Dobra reakcja. Chór Kościuszko, drugiego liceum ogólnokształcącego w Kaliszu. Oraz chór pierwszego i drugiego stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. Jest też z nami zespół instrumentalny w składzie. Liwio Szumała na trąbce. Robert Adamczak przy fortepianie. Tobiasz Michna na kontrabasie. I Mirosław Skowroński na perkusji. Dyryguje Małgorzata Piotrowska. Utwory będą wykonywane chronologicznie, to znaczy w kolejności ich powstawania i zaczynamy od najstarszego utworu Jak to na wojence ładnie. Pieśń ta została skomponowana w okresie powstania styczniowego przez hrabiego Władysława Tarnowskiego, który wykorzystał do jej stworzenia ludową pieśń węgierską w czasie I wojny światowej. Po przeróbkach była znana jako Marsz Ułański i szczególnie lubiana, jak się można łatwo domyślić, przez Ułanów. Zapraszam do wspólnego śpiewu. Teksty też będą pojawiać się na prezentacji. Jeśli ktoś nie zdąży w pierwszej zwrotce od razu, to jest więcej kolejnych.
Zapraszamy. W pieśniach narodowych wciąż przewijają się motywy życia i śmierci, miłości i tęsknoty, ale żartobliwie o wojence mogą mówić tylko żołnierze. Podobnie z humorem o wyjątkowej miłości do ułanów i uwielbianiu kobiet opowiada pieśń Hej, hej, ułani. Pieśń ta powstała w XIX wieku, jej autor pozostaje jednak anonimowy, nie wiemy kto ją stworzył, posiada kilka wersji zwrotek, a refren ze słowami hej, hej, ułani malowane dzieci pojawił się jeszcze przed I wojną światową. Natomiast podczas I wojny światowej utwór ten stał się bardzo popularny wśród polskich formacji wojskowych na wschodzie, szczególnie zaś wśród dowborczyków. Popularność utrzymała ta piosenka także w okresie II Rzeczypospolitej, zwłaszcza wśród ułanów. Zapraszamy do wspólnego śpiewu. Oh,
Kolejna pieśń, którą zaprezentujemy, nosi tytuł Wojenko, Wojenko. Na pewno Państwu jest doskonale znana. Powstała najprawdopodobniej w sierpniu 1917 roku w kręgu żołnierzy walczących w III Pułku Piechoty Legionów Polskich. O jej popularności świadczą liczne wersje tekstu. Pieśń ta była wykonywana zarówno podczas I wojny światowej, w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i w czasie II wojny światowej. Tę pieśń wysłuchamy w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego pod dyrekcją Małgorzaty Piotrowskiej. Wojenko, wojenko w lekko swingującej odsłonie. Kolejna pieśń, czyli Rozkwitały pąki białych róż, jest pieśnią tęsknoty. Jej nostalgiczny charakter pięknie uwydatnił Fryderyk Stankiewicz, kaliski kompozytor, który jest autorem wszystkich aranżacji na dzisiejszym koncercie. I tak sięgam wzrokiem, próbuję znaleźć pana Fryderyka. A czy jest może z nami? Może jest, może nie ma, nie widzę, ale należą mu się wielkie, wielkie brawa. Białe róże to też jedna z ulubionych pieśni patriotycznych Polaków. Dziś posłuchamy jej w wielogłosie. Ten piękny, nostalgiczny utwór powstał około 1918 roku, a zatem jest rówieśnicą polskiej niepodległości.
Skomponował go Mieczysław Kozar-Słobucki, a jeśli chodzi o muzykę, natomiast słowa są różnych autorów, często anonimowych. Zaśpiewajmy razem tą piękną piosenkę. Kolejny utwór jest bardziej skoczny i radosny. Znana Państwu na pewno piosenka Pierwsza Kadrowa. Powstała ona w czasie pierwszych dni I wojny światowej, po tym, gdy pierwsza kompania kadrowa pod dowodzą Józefa Piłsudskiego wyruszyła spod krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim, do tak zwanej kongresówki. I tekst został ułożony, co ciekawe, do znanej i śpiewanej melodii piosenki Siwa gąska siwa po Dunaju pływa. Chłopcy wesoło idą na powstanie, a swój entuzjazm wyrażają w refrenie Oj dadana. Powstańcy czekają na małą nagrodę, pocałunki warszawianek. Oh,
Państwo, wielkie, wielkie brawa dla naszego chóru. Oni już śpiewają trzeci koncert podczas tego weekendu, dzisiaj już drugi i oni chyba już nie mają siły. Wielkie brawa, zachęćmy ich. A przed nami jedna z najważniejszych pieśni patriotycznych, jednocześnie żołnierskich, znana na pewnie każdemu, My, Pierwsza Brygada, czyli pieśń Pierwszej Brygady Legionów Polskich dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego. Znana jest także pod tytułem Legiony to żołnierska nuta. Od 2007 roku jest oficjalną pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego, a jako ciekawostkę dodam, że w okresie międzywojennym kandydowała do rangi hymnu państwowego. Wygrał ostatecznie Mazurek Dąbrowskiego, ale Piłsudczycy nie dawali za wygraną i proponowali połączyć Mazurka Dąbrowskiego z utworem My, Pierwsza Brygada. Może by z tego powstał Mazurek Piłsudskiego, no ale nie doszło do tego. Może dobrze. A legioniści podążają naprzód pod wodzą Piłsudskiego. Ale jaka była prawda o nich? To bohaterowie, straceńcy, rycerze, rzucający swój los na stos. Prawdziwi patrioci, ojcowie naszej ziemi. Cześć i chwała bohaterom. Kolejna piosenka będzie miała charakter miłosny. Rozterka i zakochanie, ból i tęsknota, rozpacz i nadzieja. Żołnierz otrzymuje drugie życie. W momencie trafienia kuli w serce wyciąga to zapasowe.
a mowa o piosence powstałej w 1933 roku pod tytułem Serce w plecaku. I tutaj chciałbym podkreślić, ta piosenka była popularna na wszystkich frontach II wojny światowej i się powszechnie uważa, że ona powstała w czasie II wojny, zwłaszcza, że występuje też, w cudzysłowie występuje, w filmie Zakazane piosenki, pierwszym filmie powojennym. Tymczasem jest to utwór wykonany w 1933 roku w okresie międzywojennym przez podoficera Michała Zielińskiego, który tak przypadł do gustu żołnierzom i nie tylko, że jest wykonywany do tej pory, tak jak teraz, w tym momencie. Zaśpiewajmy. A solistkami będą Apolonia i Stefania Piotrowskie. Apolonia i Stefania Piotrowskie. Młode talenty. Teraz znowu wracamy do nieco bardziej nostalgicznego nastroju
ponieważ przed nami utwór Deszcz, jesienny deszcz, który został napisany już podczas II wojny światowej, konkretnie w 1943 roku. Autorem tekstu oraz muzyki jest Marian Matuszkiewicz. Pieśń bardzo szybko zyskała zasłużoną zresztą popularność, szczególnie w oddziałach partyzanckich i w szarych szeregach. A pod kątem muzycznym melodia pieśni skomponowana została na motywach romansy z opery Poławiacze pereł Georgesa Bizeta. Nieco kontemplacyjny charakter pieśni rezonuje z okolicznościami, w których tu i teraz jesteśmy. Usiądźmy więc wygodnie i wsłuchajmy się w wykonanie zespołu, którym zadyryguje Małgorzata Piotrowska. Kolejny utwór będzie znów nieco bardziej skoczny, a nawet bardziej niż nieco. Chodzi o piosenkę znaną pewnie każdemu z Państwa, śpiewaną każdego dnia 1 sierpnia w Warszawie, Pałacyk Michla. To wojenny hymn harcerskiego batalionu Parasol. Tu możemy nawet dokładnie określić nie tylko dzień, ale i porę dnia, w którym powstała, ponieważ powstała 4 sierpnia 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego wieczorem podczas kolacji żołnierzy różnych kompanii właśnie w Pałacyku Michla. Autorem tego utworu jest Józef Ziutek Szczepański. To już ostatnia piosenka o skocznej rytmice, którą przygotowaliśmy na dzisiejszy koncert. Głośno więc zaśpiewajmy harcerskie zawołanie Czuwaj, wiaro! Oh,
Zanim zaśpiewamy ostatnią z pieśni, chcielibyśmy podziękować gospodarzowi, księdzu proboszczowi Jackowi Piekielnemu. Dziękujemy, księże, za otwartość, podjęcie współpracy, no i życzliwość. Zazwyczaj na końcu się coś musi wydarzyć. Gdy wisi strzelba na ścianie w filmie, to na pewno wystrzeli na końcu. Tu też będzie jeszcze jedna petarda. Ale dziękujemy teraz serdecznie organizatorom niniejszego koncertu i w ogóle całego cyklu koncertów. I na pierwszym miejscu prezesowi Fundacji Clarino, panu Livio Schumale. Skromnie tam siedzi. Podziękowania za ten koncert należą się także Małgorzacie Piotrowskiej, o której już tyle dzisiaj było mowy. Małgorzata Piotrowska to pomysłodawczyni i dyrektor artystyczna tego projektu. No i jeszcze jest trzecia osoba, dzięki której ten koncert mógł się odbyć. Stojąca obok mnie Magdalena Szmajdzińska, koordynatorka projektu. W ich przypadku się sprawdza powiedzenie, że takich dwóch jak ich trzech to nie ma ani jednego. Projekt Pieśni Polskie Zaśpiewajmy Razem nie powstałby, gdyby nie pomoc i wsparcie wielu osób i instytucji. I przede wszystkim to jest dofinansowanie ze środków Biura Niepodległa w ramach ministerialnego programu dotacyjnego Niepodległa. Serdeczne podziękowania kierujemy także w stronę wszystkich artystów biorących udział w projekcie, zarówno tych starszych, jak i tych młodszych. Tak jak mówiła Magdalena, to już jest ich trzeci w ciągu tego weekendu występ. To nawet Kleo nie ma tak napiętego harmonogramu chyba. Ale może doda. Przypomnijmy, jakie chóry brały udział w tym projekcie. Chór Bazyliki Kaliskiej, pokażcie się jeszcze raz. Chór Kościuszko, drugiego liceum ogólnokształcącego w Kaliszu. Chór pierwszego i drugiego stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. A oto wspaniali muzycy, instrumentaliści z Kalisza, nauczyciele, wykładowcy, mistrzowie gry. Livio Schumale na trąbce. Robert Adamczak na fortepianie. Tobiasz Michna na kontrabasie. Mirosław Skowroński na perkusji. Solistą podczas pierwszej
części był Dariusz Pietrzykowski. Aranżacje pieśni patriotycznych Fryderyk Stankiewicz. Występ solowy. Przygotowanie wszystkich trzech chórów, czterech chórów, bo to osobno pierwszy i drugi stopień. Dyrygowanie, koordynacja, pomysłodawczyni Małgorzata Piotrowska. Pamiętają Państwo, był kiedyś taki program od przedszkola do Opola, gdzie wybierano zwycięzcę na podstawie stopnia natężenia oklasków. I już wiemy, kto dzisiaj by wygrał w tym programie. Ale na koniec poważniej, ponieważ na koniec zabrzmi rota, pieśń hymniczna, do której słowa napisała Maria Konopnicka, a muzykę skomponował Felix Nowowiejski. I tutaj też warto przypomnieć, że pieśń ta konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego w okresie międzywojennym do roli hymnu państwowego. Ostatecznie wiemy, że wygrał Mazurek, ale jest to niezmiernie ważna pieśń dla każdego Polaka. Drodzy Państwo, niech słowa roty przypominają nam o ojcach naszej ziemi. Niech przypominają nam, czym jest patriotyzm. A nade wszystko niech przypominają nam o tym, że nie wszystko jest w naszej mocy, w naszych rękach. Prośmy więc, tak nam dopomóż Bóg. Thank you.
załatwiłem wam wszystkim bis. Po prostu czułem, że baliście się, że zacznę śpiewać, tak? Rozumiem, oddajmy głos tym, którzy to naprawdę potrafią. Kochani, tak na koniec jestem pod ogromnym wrażeniem. Nigdy nie wierzyłem, że można muzyką namalować tęsknotę. Można muzyką i śpiewem namalować pragnienie wolności. Można muzyką wyśpiewać miłość. Tam do kobiety, łańską, ale przede wszystkim do ojczyzny. Czcigodni artyści. I mali, i więksi, jeszcze więksi. Nie wiem, wy chyba 18 rok pamiętacie. I ci profesjonalni, i ci, którzy się dopiero uczą. Kochani, dziękujemy. Przeżyliśmy coś wyjątkowego dzięki wam. Na chwilę przenieśliśmy się w tamte czasy. Na chwilę zamknęliśmy oczy, żeby zobaczyć, co oni przeżywali. I to wszystko dla nas. Żebyśmy żyli w wolnym kraju. Dziękuję za to. I jeszcze za jedno chcę podziękować. Kochani, jak my pięknie umiemy być razem. Żeby śpiewać, żeby się modlić. Jak to pięknie, kiedy Bóg jest pośród nas w tej świątyni. A my wszyscy, bez względu na to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy, jakie mamy plany, jakie marzenia,
umiemy być razem. I to jest najpiękniejsze w ten piękny, niedzielny wieczór. Jesteśmy razem, by dziękować bohaterom. Jesteśmy razem, by się nie kłócić o historię, ale za tych, którzy tę historię tworzyli. Jesteśmy razem, by młode pokolenie, trochę starsze i ci najstarsi, żeby sobie uświadomić, ile możemy razem dokonać. I chyba to jest swoista magia tego wieczoru. Za to wam dziękuję. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Niech Bóg błogosławi naszej ojczyźnie. Niech Bóg w tej ojczyźnie zawsze będzie na pierwszym miejscu. Pamiętajmy, tam gdzie się liczy Bóg, liczy się każdy człowiek. Tam gdzie przestaje się liczyć Bóg, przestaje się liczyć człowiek. Tyle lat historii nam o tym mówiło. A my tu jesteśmy, żeby się modlić i żeby śpiewać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Droga Małgosiu, Mistrzostwo Świata. Ja mam nadzieję, że jesteś tu ze swoją ekipą pierwszy, ale na pewno nie ostatni raz. Chcecie, żeby tu jeszcze była? Chcecie? Jeszcze raz wszystkim serdeczne, staropolskie Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję. Zaśpiewamy? Zaśpiewamy.